Witam was bardzo serdecznie. Wracamy sobie do Scale Network. Dzisiaj zrobimy taki, no trochę przegląd może lutego, to co się działo. Będę się posługiwał w dużej mierze blogiem Scale'a. To jest miejsce, gdzie zwykle się udaje po informacje, co tam słychać w ekosystemie, a trochę się dzieje. Różnego rodzaju gry zarówno się uruchamiają, następują integracje, Rabi Exchange, XP Network. Mamy w sumie całkiem fajne statystyki, jeżeli chodzi o adopcję, no i kilka innych fajnych tematów, które myślę, że warto wspomnieć, taka pigułka informacyjna dla graczy, dla tych, co lubią NFT, dla tych, co generalnie interesują, co tam w Scale słychać, co tam piszczy w trawie. Zapraszam. Krótkie przypomnienie, że to, co tutaj omawiam, to nie są porady inwestycyjne, ja nie jestem doradcą inwestycyjnym. Bazuję tutaj na swoim zrozumieniu technologii, staram się to rozkminiać od bebeszków, staram się analizować, co tam moim zdaniem może być ciekawego, jeżeli chodzi o adopcję. No i patrzę na blockchain, patrzę na bebechy, na technologię. Nie udzielam natomiast tutaj porad inwestycyjnych, nie mam pojęcia, czy ten token wzrośnie, czy spadnie. Nie znam się na tym na tyle, żeby tutaj takie informacje udzielać, a w tych informacjach zwykle i tak sami najlepiej sobie poradzicie, to znaczy intuicja, no i doświadczenie. Natomiast mogę jedynie ostrzec, żeby nie inwestować więcej, jeśli możecie stracić, czyli inwestujecie takie środki. Jest to bardzo zmienny obszar, jak widzicie ostatnio. Nawet tradycyjne banki w Stanach się zamykają, Silicon Valley Bank i jeszcze kilka innych, no więc no, będą wstrząsy być może, tylko w którą stronę. DPG i USDC następują, potem się wracają, to wszystko, no więc jakby zawirowania niesamowite, no więc nie wiem, czy jest ktoś, kto jest w stanie tutaj to wszystko przewidywać. Ja na to patrzę długoterminowo, fundamentalnie staram się wybierać projekty, które coś fajnego budują, a co będzie z tokenami, nie mam pojęcia. Jeżeli inwestujecie takie środki, pamiętajcie jedynie, żeby nie inwestować więcej niż jesteście w stanie stracić, bo naprawdę można łatwo stracić. Natomiast warto inwestować w siebie, w edukację, w zdobywanie wiedzy, w doświadczanie, w eksperymentowanie, do czego Was zachęcam. Najczęściej środki można gdzieś tam zdobyć w różnych airdropach i innych kampaniach z projektów, również na scale coś takiego było. Swoją drogą, te osoby, które brały udział w Ask Me Anything, powinny dostać nagrodę. Ta nagroda jest mniejsza niż to, co się spodziewałem, że będzie. Ciągle to wyjaśniam ze Scale'em, więc jak tylko dowiem się, o co chodzi, to na Telegramie puszcz update z tym, o co chodzi i co dalej robimy. Jedziemy z odcinkiem. Więc jestem na blogu Scale'a, to jest scale.space i tu jest taka zakładka blog, gdzie zwykle sobie wchodzę i patrzę, co tam u nich słychać. Też potem sobie zobaczymy na statystyki w Network Stats. Trochę to może mówimy, jak tutaj wygląda. No marzec się dopiero zaczął, ale na luty możemy rzucić okiem. No i generalnie wydaje mi się, że to jest to całkiem fajne miejsce, żeby się ze Scale'em na bieżąco zapoznawać. I tu dziś było między innymi, z tego co kojarzę, podsumowanie lutego, ale też przejdziemy przez te ostatnie update'y, no więc jedziemy z poszczególnymi wątkami. No więc to jest całkiem fajne podsumowanie lutego, zrobione przez Sydney Jacobs ze Scale'a. No i de facto tutaj, jak przegapiliście luty, który był krótkim miesiącem, ale jednak trochę się zadziało, no to można sobie do tego zerknąć. I z takich ciekawych rzeczy, no to było badanie. Dartmouth Blockchain Group przestudiowało różne blockchainy, no i porównywali je pod kątem szybkości i TPS-ów. No i wyszło im, że co? Że Scale jest tutaj całkiem niezły. Porównywali między innymi Polygon, Ethereum, Solanę. No i wyszło, że Scale is the best. Oczywiście patrzymy na to wszystko, no, z jednej strony jako jakieś dane, z drugiej strony z przymrużeniem oka, bo wiadomo, że
Można było tu pewnie podrzucać jakieś, nie wiem, inne blockchainy i wówczas te porównania by też inaczej wypadły. Każdy zwykle próbuje się przedstawić w jak najlepszym świetle, no, co nie zmienia faktu, że Scale jest szybką siecią i o szybkiej finalności. Możemy wejść w te badania tego Dartmouth Blockchain Group. Ja to też gdzieś chyba opisywałem. No i tu generalnie przyjrzeli się Ethereum, Polygon, Solana, Phantom, Avalanche, Nearflow i Scale. No i bazowali na dwóch kluczowych metrykach: transactions per second i time to finality, czyli ile transakcji na sekundę, ile przeciska obecnie sieć, czyli mówimy o takich aktualnych, no i time to finality, czyli jak szybko transakcja jest finalna, czyli jest zapisana bezpowrotnie na blockchainie i już konsensusy ją odzwierciedliły. No tu trochę jest o metodologii, jak tam tego się zabrali. No i porównując, mamy tutaj, że Scale 397 TPS-ów, Solana 375 TPS-ów, Phantom 85 i tak dalej. Znaczy to było, jak rozumiem, badanie rzeczywistych prędkości bazujące na rzeczywistych danych, które gdzieś tam hulają po blockchainie. No i przepraszam, i biegałem dzisiaj z rana. Dosyć ostry było bieg z narastającą prędkością i trochę mam gardło, że tak powiem, przewentylowane, ale bieg był spoko. Dobra, nie na ten temat, natomiast jest 390, to było badanie na bazie prawdziwych aplikacji, tak? Czyli tam patrzyli, jak aplikacje generują jaki ruch, no i to jest uśredniona prędkość ze wszystkich aplikacji, ze wszystkich chainów. No więc jakby w zależności w danym momencie, jak jest sieć przeciążona, jaki ma ruch, to może tutaj oczywiście w różny sposób wyjść. Natomiast no, tak jak wspomniałem, nie ukrywa to, znaczy nie zmienia to faktu, że Scale jest szybką siecią. Finalność, time to finality 1,5 sekundy, też jest to nie najgorsza wartość, wydaje mi się, na porównanie. Algorand ma 3,5 sekundy, tu się nie znalazł w tym porównaniu Algorand, Phantom 1,7, Avalanche, no więc możecie sobie na to popatrzeć jako takie, powiedzmy, no tak jak to mówię, w różnych porównaniach, w zależności kto porównuje i co weźmie pod uwagę, to do takich wniosków dojdzie. Natomiast no, Scale jest gdzieś tam w czołówce, tak mi się wydaje. No i teraz Scale będzie taką siecią, która jakby skaluje się wielowymiarowo, czyli jakby nie tylko sam protokół, ale jakby im więcej dochodzi nam blockchainów, na tą chwilę mamy 20, czyli tych Scale chainów, które w ramach sieci obsługują różne jakby transakcje, tak to sobie nazwijmy, no tym szybsza będzie Scale jako całościowa sieć, tym więcej Scale Network jako sieć przepycha TPS, oczywiście zakładając, że będzie w stanie włączać poszczególne scale chainy do ekosystemu. Na razie to się udaje, no ale ten przyrost tych scale chainów też jest taki testowo, powiedziałbym, rozsądny, żeby nagle sieć nie przyklęknęła, tak? Wydaje mi się, że na tą chwilę sieć wchłania kolejne chainy, no zobaczymy, jak to będzie dalej. No podobnie jakbyśmy wzięli, nie wiem, internet komputer tutaj dorzucili, myślę, że tutaj ten internet komputer by wszystkich jednak zdeklasował, bo tam mamy, no już nie wiem, ale nie będę tu porównywał w tej chwili, ale tak na gorąco, ale tam też mamy subnety skalujące się w wielu kierunkach i im więcej subnetów, im więcej aplikacji, to one generują więcej TPS-ów, oni się tam inaczej nazywają, ale generalnie to samo chodzi o messages. No i jakby no pytanie jest, czy po pierwsze, czy dany blockchain jest w stanie mieć aktualne, rzeczywiste transakcje. Po drugie, czy nie przyklęknie, jak mu dochodzą te TPS-y. Więc jakby to warto obserwować, ale to nie jest wyznacznik prawdy, tak bym na to tutaj powiedział. Natomiast ja sobie też w lutym zrobiłem takie porównanie. To jest Comparing Polkadot Scale i Cosmos. Na Medium znajdziecie taki artykuł i tak starałem się tutaj na różne rzeczy popatrzeć, to tak w ramach podsumowania lutego, ale też odnoszę się tutaj do tych prędkości, które są dla Scale'a. No można to zestawiać, nie wiem, z Polkadot, z Kosmosem, który też im więcej chainów na Polce czy na Kosmosie w takich sieciach typu multi-chain network, tym teoretycznie one są szybsze, o ile są w stanie przyjmować więcej chainów, podobnie jak Scale. Więc tu wiem, że ten artykuł się spodobał tym osobom, które go jakby czytały.
Więc ja tu patrzę na takie rzeczy w zasadzie mało związane z szybkością, bardziej na to, jak można elastyczne blockchainy dewelopować, w jaki sposób bezpieczeństwo jest zapewniane przez ten, powiedzmy, cały ekosystem, czy to Scala, czy Kosmosu, czy Polkadotu, jak jest interoperacyjność ta taka wewnątrz chainów, ale też wewnątrz sieci, ale też na zewnątrz sieci, szybkość transakcji, tutaj też się do tego odnoszę. No i poziom adopcji, czyli tak naprawdę ile jest tych rzeczywistych aplikacji, użytkowników i tym podobnych. Ten artykuł starałem się, powiem tak, jakoś na te trzy podobne moim zdaniem sieci tutaj dorzucić i mógłbym pewnie coś takiego jeszcze w kontekście znowu z tej grupy sieci dorzucić tu Internet Computer i może jakbyście byli zainteresowani, to kiedyś coś takiego powstanie. No dobra, no ale to wracamy teraz sobie tutaj do tego naszego February Lookback, bo to nie tylko darmo w blockchain, nie tylko to zestawienie, też w samym ekosystemie się troszeczkę zadziała. No i z ciekawych wiadomości w ekosystemie, no to jest właśnie między innymi XP Network, czyli multichainowe rozwiązanie do bridge'owania NFT, jakkolwiek by to nie zabrzmiało abstrakcyjnie, chodzi o przenoszenie NFT z jednego blockchaina na inny blockchain. Teraz wspiera również Scale, czyli XP Network zintegrowało się z Scale'em, dzięki temu no do ich w tej chwili 20 kilku, 24 blockchainów dołączył sam Scale Network. XP Network jest dosyć dobrze rozwijającym się ekosystemem. Kilka tysięcy zdecentralizowanych aplikacji w ramach tego systemu już jest przyłączonych. 40 kilka partnerów, no i setki milionów w NFT, które gdzieś tam przebiegają przez ich produkt. No chodzi o to, nawet z Tomkiem Swaczyną ostatnio rozmawialiśmy, było fajne wydarzenie, zresztą Tomka będziemy jeszcze zapraszać, było fajne wydarzenie w piątek w Warszawie dla między innymi artystów, którzy chcieliby się stokenizować. Zresztą ciągle taka opcja jest, tutaj Metazi od Tomka, że tak powiem, prężnie działa. Ale to osobny temat. Linki gdzieś tam do wywiadów z Tomkiem znajdziecie, a pewnie Tomek jeszcze tutaj zawita. Co tam? No ale rozmawialiśmy generalnie o tym, jak to zrobić, czy jakby, jak my daleko jesteśmy do tej interoperacyjności, że mam jakiś NFT na jednym blockchainie, w jednym metaversie, a chciałbym go przenieść gdzieś tam na inny w ogóle metaverse, na innym blockchainie. No to właśnie tego rodzaju rozwiązania jak XP Network, tą interoperacyjność powinny zacząć zapewniać. Potem wyszło też kolejne ogłoszenie, jakby z tym też związane, że oni tutaj w ramach tego swojego umożliwiania przenoszenia NFT jakieś zapewnili pierwsze rozwiązanie. Nie, to jest już samo to ogłoszenie o XP Network, tak? Czyli to jest jak więcej detali jakby z samego XP Network. Gdzieś zaraz znajdziemy, co za chainy oni wspierają. No bo jakby generalnie tu dużej nie ma w tym filozofii koncepcyjnie. Chodzi o to, by z jednego NFT, z jednego blockchaina mogło przejść przez ich blockchain na inny, znaczy przez ich rozwiązanie na inny blockchain. Na przykład ta sztuka z Algorandu, zobaczcie, jest w ramach blockchainów na XP Network, jest między innymi Algorand. Więc jestem teraz na stronce XP Network, zakładka blockchain, są poligony, tezosy, avalanche, VeChain, Tron, Fuse, Ethereum, Gnosis, Velas, Aurora, Binance Smart Chain, Phantom, IOTEX, Harmony, jest ten scale, Nervous, Secret Network, Gatechain, Definity, patrzcie, Definity też nie wiedziałem, to muszę pooglądać bliżej, Hedera, Ton, New Solana, Abbey, Scale. Jest Scale, the only true native modular blockchain, zero gas fees. No i jeszcze inny. Moonbeam też jest. No więc dzięki rozwiązaniu XP Network możemy sobie bridge'ować NFT przez blockchainy. No więc to jest fajne, to pozwala tak naprawdę łączyć ekosystemy, to pozwala, że one ze sobą gadają. W tym przypadku, że tak powiem, NFT-ki między sobą gadają. Z innych rzeczy związanych z samym ekosystemem od strony infrastruktury, no to jest ciekawy partner, który uruchomił się tutaj swoją integrację jest, ze Scale'em, jest SubSquid. To jest blockchainowe rozwiązanie do
indeksowania danych, które jest open source'owe, no i specjalizuje się w takich data lakes dla blockchaina. Więc co to na ludzki język oznacza? Przejdźmy tak w detal tego ogłoszenia. No, tak naprawdę tak jak w typowych bazach danych, żeby je móc skutecznie odpytywać, by one nie przyklęknęły, że tak powiem, na skutek odpytywania byśmy nie zabili bazy danych, potrzebne jest jakieś rozwiązanie indeksujące, które generalnie pomaga no, poindeksować, w jakiś sposób ponumerować, przygotować dane do skutecznego odpytywania. No i blockchainy, zwłaszcza te, które gdzieś tam zaczynają tych danych mieć coraz więcej, też potrzebują mieć tego rodzaju rozwiązanie indeksujące. No i właśnie wspomniany tutaj SubSquid jest rozwiązaniem indeksującym dla blockchaina. Oczywiście dla blockchaina jest to trochę trudniej zrobić niż dla bazy danych, znaczy w ogóle dla baz danych zagadnienie indeksowania jest skomplikowanym zagadnieniem, tu są różne podejścia, no ale przy rozwiązaniach zdecentralizowanych, no to też jest pytanie, jak to zrobić, by tak naprawdę prawda została utrzymana. No ale jest to jednocześnie też tym ważne zagadnienie, że decentralizacja wpływa nam na wydajność, więc my chcemy mieć tą wydajność na wysokim poziomie, zwłaszcza jeżeli ktoś nasze dane z blockchaina chce odpytywać, to pytanie, jak to ma zrobić, tak żeby nie położyć nam blockchaina, a jednocześnie, żeby to, co odpytuje, było zaciągnięte nie tylko z jednego węzła, no bo jeżeli tylko z jednego węzła, to skąd wiemy, że to jest prawda? Jest potrzebny jakiś rodzaj też no, decentralizacji w samym procesie indeksowania. No i tutaj piszą o tym, że blockchain indexing pozwala userom filtrować nieskończone ilości danych, zlokalizować dane, no i to są rzetelne dane i bla bla. Oczywiście dalej jedziemy z tym, no czym jest indeksowanie, tak? Czyli skuteczne odpytywanie blockchaina dzięki SubSquid i uważam, że to jest bardzo, bardzo potrzebne dla blockchainów. No więc jeżeli teraz na takie coś uruchamia się na scale'u, oznacza to, że dane ze scale'a będą łatwiej dostępne dla zewnętrznych aplikacji celem no, odpytywania na przykład przez jakieś systemy raportujące, przez aplikacje Web2 mogą nas tutaj odpytywać. No, wszelkiego rodzaju integracje łatwiej się tutaj będą tworzyły między rozwiązaniami scale'a a rozwiązaniami zewnętrznymi, zarówno tymi scentralizowanymi, jak i zdecentralizowanymi, to w tych dwóch celach można sobie wykorzystać. No a to chyba gdzieś wcześniej już wspominałem, do czego między innymi to będzie mogło zostać użyte. A highly customizable data source for dashboards, no, czyli activity monitoring, czyli teraz no, między innymi scale'a nie widzicie w DeFi Lamach i w innych zewnętrznych rozwiązaniach. To, że mamy tego typu indeksowanie, powinno sprawić, że na różnych dashboardach takich związanych z aktywnością sieci scale się powinien pojawić, no bo my teraz w scale'u mamy w tej chwili 20 chainów, trzeba pozbierać te dane z tych różnych chainów, czyli właśnie poprzez odpytywanie, nam to indeksowanie pomoże, pozbierać te dane, poagregować i raportować je na przykład do zewnętrznych rozwiązań takich jak DeFi Llama albo jeszcze innych, które pokazują, co się na sieci dzieje. No więc dzięki SubSquidowi to będzie możliwe i wiele innych rzeczy będzie możliwych. Uważam, że jest to bardzo fajna wiadomość, no, taka techniczna, taka bebechowa, natomiast no, takie mnie interesują, no bo one pokazują, czy sieć dla mnie myśli o tym swoim gdzieś tam takim długofalowym rozwijaniu swojej platformy, a nie tylko o hype'owaniu. No więc to jest fajne i teraz jeszcze mamy co tutaj dalej, a drugie to już jest w kontekście samego giercowania. To o tym było właśnie tutaj. Of Gods and Men NFT Collection. Otworzyła się taka kolekcja gry Of Gods and Men. To jest rozwiązanie też, które miało swoje tutaj nasz Ask Me Anything na naszym Telegramie. No i tam były nagrody, zaraz do tego jeszcze się odniosę. No i to się uruchomiła pierwsza, znaczy nie pierwsza, taka gra oparta o NFT-ki. Gdzieś tam w lutym to nastąpiło. Jest to fajna gierka, jak ktoś lubi grać w takie gry karciane, gdzieś tam mamy karty bogów, karty półbogów, karty ludzi czy jakichś superbohaterów. Te karty mają jakieś cechy, parametry, no i my możemy sobie przy pomocy
tych kart, prowadzić jakieś rozgrywki, łączyć się w zespoły i generalnie zdobywać skille, wykorzystywać swoje skille i tak dalej. No więc mamy kolejny chain, kolejną grę też na Scale Network. Uważam, to jest fajna gierka, graficznie mi się ona podoba, no te karty są ciekawe, natomiast ja graczem nie jestem, co już wielokrotnie tutaj mówię, więc sam w to nie grałem. Natomiast organizowaliśmy tutaj Ask Me Anything z zespołem na Telegramie i było powiedziane, że dostaniecie nagrody, ci będą aktywnie zadawać pytania, dostaną nagrody po $20. Niestety przyszły nagrody po $10, no i mam nadzieję, że w tym tygodniu wyjaśnię, czemu tak jest. Ja się domyślam, bo zobaczyłem jakby, ja poprosiłem, żeby wszyscy, którzy wzięli udział w tym konkursie, dostali nagrody. A było was tutaj w Polsce 7 osób takich, które chcieliśmy nagrodzić. To samo Ask Me Anything jednocześnie odbywało się we Francji i tam chyba też poszli tą samą drogą i też chcieli nagrodzić, jak rozumiem, wszystkich. I widzę, że nagrody popłynęły do 10 osób, a nie do 5, więc w sumie no, zostało nagrodzonych więcej osób, a pewnie budżet się nie poszerzył. Takie mam domniemania, ale no może jakby po danych on-chainowych sobie sprawdziłem, że poszło na dużą ilość adresów te nagrody. I to nie tylko tutaj polskie, poszło gdzieś jeszcze no, dla francuskiego Ask Me Anything i podejrzewałem, że budżet był ten sam, a ilość chętnych, ilość nagrodzonych wzrosła. No i niestety skończyło się na niższej nagrodzie. No, staram się ze Scale'em wyjaśnić, o co chodzi i żeby to być może, mam nadzieję, jakoś uda się jeszcze jednak zafiksować, no bo nie o to chodziło. No dobra, no ale to jest taki temat poboczny. Jedziemy dalej jeszcze tutaj z update'ami. Było o grze, było o indeksowaniu. Upgrade'y techniczne na sieci. No i to jest ciekawy upgrade, tak naprawdę CLET Naming Services, czyli no, możliwość stworzenia powiedzmy swoich domen w oparciu o Web3. No i tu jest akurat ciekawy upgrade względem tego, co było wcześniej, bo wcześniej wydaje mi się, że to było jednak troszeczkę rozwiązanie scentralizowane. Jak się tym bawiłem, to tam była jakaś konieczność instalowania wtyczki, to swoją drogą, ale konieczność podawania maila i te sprawy, a oni tu się chyba troszeczkę zupgrade'owali. No i jakby generalnie o co chodzi, piszą o tym, że ekosystem blockchainów rośnie, no i chcielibyśmy się posługiwać jednym adresem, czy jakimś tam jedną nazwą po to, żeby na przykład dokonywać płatności. Oczywiście tego typu rozwiązania mamy na wielu różnych sieciach. Mamy te domeny na Ethereum, mamy domeny na Stacksach, mamy domeny na chociażby Algo, więc tego typu rozwiązania oczywiście istnieją. Natomiast Silet to jest takie miejsce, które pozwala nam mieć jakby taką jedną domenę do wielu sieci w jednym miejscu. No i tak naprawdę w tej kolejnej wersji, o tu mam właśnie, the following latest development w wersji drugiej, czyli nie będzie wymagana autentyfikacja przez mail, czyli się normalnie łączymy przez wallet. All users actions will be recorded on scale chain, czyli będą wszystkie mapowania adresów wykonane na scale chainie. Czyli my sobie jakiś adres, no, wpłat chociażby, adres nasz na takiej czy innej sieci mapujemy do domeny, niech to będzie domena jakaś tam Polska albo domena Andrzej, no i to wszystko jest zapisane na scale chainie. Smart contracts will be made public, czyli będą publiczne smart kontrakty do deweloperów, żeby mogli też on-chainowo to dalej rozwijać. Virtual keyboard, wirtualna klawiatura, żeby użytkownicy mogli korzystać z mobile application, czyli z Silet w wersji mobilnej, z Ethereum Naming Services, Unstoppable Domains i wielu innych rozwiązań. Binance Application Withdrawal Page will load the mapped BTC address of BOP, tak? Czyli tutaj też jakaś integracja z Binance'em pod kątem zmapowanych adresów BTC. Będzie możliwość linkowania innych jakichś identyfikatorów, jak chociażby ze stron, z mediów społecznościowych,
No i będzie możliwość odsprzedawania tych nas, które zakupiliśmy, no, po swoich cenach, i to wszystko się będzie odbywało na bazie on-chain. No, będzie możliwość oczywiście transferowania innych do innych użytkowników tychże to nazw. No więc tym nowym siletem się jeszcze nie bawiłem, natomiast już sobie tą wtyczkę zainstalowałem, możemy na to rzucić okiem. No i po zainstalowaniu tego rozszerzenia tak naprawdę można się spróbować tym pobawić. Ja na razie żadnych domen tutaj nie kupowałem, ale tak naprawdę zobaczmy sobie partner, nie, gdzieś tu był extension, czyli jakby można sobie to do Chroma, do Firefoxa, do Edge'a, do Brave'a zainstalować takież to rozszerzenie. No i poszukać tutaj różnych domen, tu jakiś brats.crypto, bob.btc i tak dalej. No i możemy sobie zobaczyć, tak, na przykład, czy takie rozszerzenie jak Polska jest dostępne. Polska jest dostępna na rok za 9 dolarów. No i chyba generalnie każda domena jest tutaj na rok dostępna za 9 dolarów, jeżeli jest jakby jeszcze nie zarejestrowana. Tak, jeżeli mamy Bitcoin. Bitcoin jest zarejestrowany z tego, co sprawdzałem. No i Bitcoina sobie jest wylistowany przez obecnego ownera, czyli tutaj jest z kolei marketplace jakiś i widzimy, że możemy te wylistowane domeny sobie kupić, jeżeli ktoś by chciał sobie kupić. No i takiego Bitcoina można kupić za 999 dolarów, po tyle chcę go sprzedać. Obecny właściciel tak go tutaj wystawił. Oczywiście manage, jeżeli mielibyśmy jakieś tutaj nasze domeny siletowe, można sobie nimi tutaj zarządzać. No iż takie to jest rozwiązanie, tak? Wydałoby się tym troszeczkę więcej pobawić. Ja tak naprawdę może kiedyś do tego bardziej siądę. Natomiast fajnie, że no takie rozwiązanie wybrało Scale, gdzie te wszystkie mapowania będą rezydować, czyli między nazwą domeny, a gdzieś tam adresami, te wszystkie powiązania, między innymi to będzie zapisywane na Scale Chainie. No co tutaj może jeszcze warto byłoby dodać, że te domeny Web3, czy nazwy użytkowników Web3, no to jest wszystko, co tutaj da się jakby wyciągnąć z Unstoppable Domains i z ENS-a, z Ethereum Naming Services, tak? Czyli to współpracuje, pozwala połączyć Unstoppable Domains i ENS-a do jednego miejsca, który gdzieś tam jest pluginem udostępniane w innych aplikacjach, czyli no będą te wszystkie rozszerzenia oczywiście, które mamy z ETH dostępne, no i wszystkie z Unstoppable Domains, czyli możemy sobie przejść na Unstoppable Domains, oni tutaj mają oczywiście szereg blockchain.com, btc.com, crypto, bitcoin i tak dalej, więc no po prostu taki zmapowany dostęp w postaci pluginowej, że tak powiem, do tego byśmy mogli mieć w jednym miejscu mapowanie naszej nazwy użytkownika w wielu różnych sieciach. No i fajnie, że tutaj o Scale, Calypso NFT Hub, Zero Gas Fees. No to na Scale jest to tyle jakby łatwe, dzięki temu, że nie ma tutaj tego gazu. To gdzieś każde wykorzystanie nie musi być jednocześnie oparte transakcją z gazową. Natomiast sam za zakup oczywiście zapłacimy i gaz na Ethereum i zapłacimy oczywiście za samą domenę. No dobra, no to może jak się tym kiedyś bardziej pobawię, to może wymyślę jakąś fajną domenę, którą sobie kupię i może dam swoje doświadczenia. A tak naprawdę na dziś to byłoby tyle. Sam artykuł z podsumowaniem wam też oczywiście przylinkuję, tu są różne też artykuły, które się w międzyczasie pojawiały ze strony Scale'a o Zero Knowledge Proofach, o tym, jaka jest ważna rola walidatorów w sieci, tutaj chyba też jest jakiś wzrost spodziewany. Były oczywiście Twitter Spaces, były wywiady w ramach Infinity Chains i wiele, wiele innych rzeczy. Nadchodzi Game Developers Conference
już w marcu i inne wydarzenia, będziemy do tego wracać. No i chyba tyle. No, rzućmy okiem jeszcze na statystyki. Na koniec statystyki nam mówią co? Że mamy 20 scale chainów, 369 tysięcy aktywnych użytkowników, znaczy aktywnych wszystkich użytkowników. Blockchain wyprodukował 39 milionów bloków całościowo i sprocesował 58 milionów transakcji, a aktywnych użytkowników można popatrzeć, że jest mniej więcej 10% tych total users, jest 300 tysięcy ponad, a 30 tysięcy z kawałkiem są aktywni na przestrzeni ostatnich 30 dni. No i transakcji też jest 6 milionów na przestrzeni ostatnich 30 dni i zaoszczędzony gaz w przeliczeniu. Jakby te transakcje musiały płacić za gaz, to ile by to było? No i to jest dana za luty, tak? Czyli active users w lutym, który był krótszy, jest mniej niż w styczniu, ale więcej niż w grudniu. Tutaj mamy transactions, ilość transakcji w lutym też mniej niż w styczniu, ale podobna ilość co w grudniu. No i w lutym gas fee zaoszczędzony też zdecydowanie więcej niż w grudniu, ale mniej niż w styczniu. Znaczy to na razie jest tutaj, ta historia jeszcze jest nie aż tak długa, więc sobie na to dalej będziemy patrzeć w przyszłości. Co do większych jakichś tam trendów. No dobra, no to tyle. Linki pod filmem, pytania też zostawcie pod filmem. Do usłyszenia, pozdrawiam, cześć.